Start. Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, pogadamy o tym, że nieoczekiwanie Andrzej Duda już pożałował swojej decyzji z poniedziałku, kiedy był taki odważny, taki twardy. Tym razem, drodzy Państwo, on już śpieszy z nowelizacją ustawy. Ale jak zauważył dziennikarz Roman Imielski z Gazety Wyborczej, ta nowelizacja Andrzeja Dudy, można to porównać, że do opcji rozstrzelania przed plutonem egzekucyjnym, które oferowała obecna ustawa, dochodzi teraz opcja tego, że można się jeszcze będzie samemu powiesić na specjalnie przygotowanym sznurze. Krótko mówiąc, opcja Andrzeja Dudy, żeby można było zaskarżać postanowienia tej komisji do sądów zwykłych, tak naprawdę niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia, jeżeli chodzi o charakter tej ustawy. Jak to zwróciła uwagę prokurator Ewa Wrzosek, po prostu zamiast łamać konstytucję w 17 punktach, prawdopodobnie będzie łamać tylko w 12 lub w 14 punktach. No więc to jest tego typu różnica. Ja zaś nazywam to po prostu leczeniem syfilisu pudrem. Natomiast charakterystyczne jest to, że Andrzej Duda jest spanikowany. Był wiele, tam ze 2 lata temu pojawił się taki wywiad Andrzeja Dudy. W dość dziwnym stanie był prezydent go udzielając. Opowiadał o tym, że trzeba być twardym, będąc prezydentem. Nie wiem jak ty, Tomku, ale ja mam wrażenie, że nasz prezydent wymiękł, albo posługując się językiem jego wielkiego oponenta, przeciwnika Zbigniewa Ziobro, stał się miękiszonem. Szanowni Państwo, no Janku, co ja mam powiedzieć? No, gdybym ja to przewidział sam tylko, to bym powiedział, a nie mówiłem. Natomiast powiedziały tak wiewiórki. Ja mówiłem Państwu o tym w poprzednich naszych programach. No, pan prezydent według wiewiórek no, próbował jednak rozmawiać w Departamencie Stanu, próbował rozmawiać z panem prezydentem Bidenem i mało było czasu na te rozmowy. Śmieli się, że niedługo pan prezydent będzie tak, będą te jego rozmowy rzucać na budkę wartowniczą, tak że pan prezydent zrozumiał. No i tutaj również pan prezydent ma potrzebę kontaktu w różnych miejscach i ten kontakt jest taki, że no, niezbyt prędko wszyscy rozmawiają, tak jakby uważali, że pan prezydent Duda jest schyłkowy, pan prezydent umie to zrozumieć, pan prezydent wie o czym my mówimy. I zorientował się rzeczywiście, że tym razem to już, jak to mówi Ferdek Kiepski, pałka się przegła. No i są takie żarty, że pan prezydentowi teraz już tak spektakularnie wypisał się czarny długopis PiSu i czarny wkład PiSu i zmienia w długopisie wkład na niebieski, czy już ten taki bardzo, bardzo łagodny. No, mecenas Giertych nawet zażartował, że pan prezydent Duda no, może pójść teraz w marszu 4 czerwca. Także rzeczywiście, panie mecenasie, świetny pomysł. Panie prezydencie, no, trzeba w końcu umieć stanąć za narodem. Może pan poprowadzić nas razem z Donaldem Tuskiem 4 czerwca przeciwko PiSowi. To już będzie rzeczywiście, panie prezydencie, tylko krowa nie zmienia poglądów. Pan może tak zrobić. Pan już zrozumiał, pan już dojrzał. To nieprawda, że pan musiał wymienić zbroję, bo tamta była brudna, tak jak to się mówi. Pan normalnie ma cały czas czystą zbroję i pan teraz idzie, już pan wie gdzie. Bo panu po prostu wskazali, gdzie jest wróg. Jak to wygląda? Czy przeciwnik, nieprzyjaciel? Nie wiem, jak to określić. Także nie, no dobrze, panie prezydencie, no, świetna decyzja. Pan i tak wie, że niech na tą komisję nie przyjdzie. To tak jak już panu to analizowali. Czyli pan sam się zawetował do własnej. Tak, to jest, żeby się samemu wetować. Tak. To jest ciekawe, panie prezydencie. No i rzeczywiście to nie było długo, żeby to poprawić. I tak pan zdążył, bo wynika z tego, że na Jarosława Kaczyńskiego naciskają jego tutaj różni ludzie z najbliższego otoczenia, żeby całkiem już ta ustawa nie przeszkadzała w niczym i żeby coś z nią zrobić, bo no, będą siedzieli przy pustych krzesłach i nikt tam nie przyjdzie, no będzie wyglądało dosyć głupio. Po prostu nikt nie przyjdzie i pokaże się, jaki Jarosław jest silny, co może zrobić. No.
Także to jest duży kłopot. No. Panie prezydencie, ci wszyscy, którzy od pana odeszli, oni już nie wrócą. Do tych rad prezydenckich, do tych wszystkich gremiów pod pana patronatem, nie, nie, oni już nie wrócą. Nie, 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 nie. Ja nie wiem, jak to będzie dalej z pana promotorem, czy resztą, ale to se nie wraca. Tam nie wiem, czy widziałeś, słyszałeś wypowiedź pana Przemysława Czarnka, który stwierdził, że będzie trzeba z tymi profesorami, co to odeszli i się sprzeciwili prezydentowi, trzeba będzie z nimi zrobić porządek. Tak, ja o tym mówiłem, Chociaż, ale pan. że w trzeciej kadencji tego No, jednego. ale tak, ale pan Czarnek, nie będę mówił profesor, bo to rzeczywiście to już są jakieś żarty. Pan Czarnek mówił, koniecznie chciał obronić prezydenta Dudę, bo prezydent Duda chciał, żeby było jak najciszej nad tą trumną. A pan Czarnek wywołał tutaj jeszcze ten temat dalej, że w ramach obrony prezydenta Dudy to on już całkiem zlikwiduje wszystkich wykładowców akademickich, którzy Nie chcą zgadzają sobie się. pozwolić na inne zdanie niż prezydent Duda, niż Czarnek, niż Kaczyński, to koniec, to takich w ogóle nie może być. Nie ma tej naszej wolności uniwersyteckiej. Nie mogą ludzie funkcjonować, nie mogą wyrażać swojej opinii. Czarnek to skończy. Czarnek po prostu to skończy. Tak. Jesteś grzeczny, dostaniesz willę, możesz z nami funkcjonować, a jesteś niegrzeczny, to ciebie nie ma po prostu. To koniec. Wypad z uniwersytetu. I tak to, szanowni państwo, wygląda. Ale zwróć uwagę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której prezydent Duda wydaje się być spanikowany. To znaczy, w ciągu zaledwie 4 dni Duda od człowieka, i ja im wytłumaczę, ktoś im źle przetłumaczył tą ustawę. Do ustawy ja szybko składam nowelizację. Najlepszy był Jarosław Kaczyński, który ogłosił, że nawet po nowelizacjach pana prezydenta Dudy to ona będzie spełniała swoją rolę. Szanowni Państwo, to jest po prostu jedna wielka, po prostu pałka nabita gwoździami. Tam ubrana w deseń, że będziemy badać wpływy prorosyjskie w Polsce, szan, wpływy rosyjskie w Polsce. Cały PiS jest jednym wielkim rosyjskim wpływem. No, mamy tutaj do czynienia z bardzo prostą historią. Otóż w 2014 roku PiS wygrał wybory, w 2015 wygrał dzięki temu, że w 2014 odpalono aferę taśmową. Główny sprawca afery taśmowej, Marek Falenta, dostawał węgiel na preferencyjnych warunkach na kredyt. Wiele wskazuje na to, że swoje układy w Rosji spłacał i zawdzięczał je właśnie posiadaniu taśm, które tam woził. Pojawiły się relacje wśród jego byłego wspólnika, że przekazywał te taśmy. Z tego, co ty wiesz, to przekazywał je w dwóch, jakby to powiedzieć, dwoma kierunkami, z czego Rosjanie tym drugim kierunkiem sprawdzali, czy ten pierwszy kierunek, czy coś nowego dostał, dołożył, czy gdzieś coś jeszcze zataił. Duży udział Rosji w tym projekcie, jakby to powiedzieć, destabilizacji Polski, w którym osobiście brał udział Jarosław Kaczyński, bo jak sam przyznał Marek Falenta w 2019 roku, to on w toku nagrywania skontaktował się z politykami PiS. Tutaj wskazał pana Stanisława Kostrzewskiego, ale też Jarosława Kaczyńskiego jako bezpośrednich jego rozmówców, którzy polecili mu kontynuować przestępczą działalność. No, drodzy państwo, to jest tego. No więc moment, w którym Jarosław Kaczyński i ta cała jego menażeria, którym oni w ogóle wybrali faceta, takiego jak profesor Adam Glapiński, na szefa Banku Centralnego, który zamieniał się na domy ze spółką, z podmiotem kontrolowanym przez Roberta Szustkowskiego, biznesmena o ogromnych kontaktach z rosyjskimi oligarchami ze świata zorganizowanych grup przestępczych, ze świata rosyjskich służb specjalnych, bo to zresztą te światy tam się, jak Państwo wiecie, tam się one przenikają. To jest tak, jak się spotykasz z biznesmenem rosyjskim, to możesz
założyć, że może on być równie dobrze funkcjonariuszem służb rosyjskich, a może też należeć do zorganizowanej grupy przestępczej, a może być wszystkimi tymi trzema funkcjami jednocześnie. Czyli... Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Moskwy i w takiej półjawnej fabryce automatów do gry tych jednorękich bandytów w pokoju prezesa na ścianie wisiał kalendarz FSB, którym się bardzo szczycono. Tak. Ta fabryka była taka tajna, że pilnowało jej FSB. No także to jest jednoznaczne. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, co na pewno nie umknęło uwadze pana prezydenta. W dzisiejszym programie 1 na 1 w TVN-ie, być może mylę nazwę, ale tak rano, był profesor Rzepliński. Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. I co powiedział profesor Rzepliński? Profesor Rzepliński powiedział... To jest były, jeszcze tylko jedna rzecz, to jest były prezes Trybunału Konstytucyjnego, tak, w Polsce przed Julią Przyłębską. Ostatni niezależny prezes Trybunału. Ostatni prezes Trybunału, bo Julia Przyłębka już dopuszczając tych sędziów duberów, już nie była prezesem Trybunału Konstytucyjnego. No, zna się z Jarosławem Kaczyńskim, jako młodzi ludzie już się znali tak samo. Szanowni Państwo, i profesor Rzepliński powiedział tak. To było naplucie w twarz naszej dwudziestowiecznej historii. To, co zostało zrobione i to, co przyklepał pan Andrzej Duda, było naplucie w twarz naszej dwudziestowiecznej historii. Mówił w TVN24 profesor Rzepliński dalej. Prezydent Andrzej Duda o decyzji prezydenta mówi w piątek 1 na 1 prezes Trybunału Andrzej Rzepliński. Moim zdaniem prezydent w momencie, w którym złożył podpis pod tym potworkiem, dokonał aktu rezygnacji z urzędu. Prezydent w najbardziej śmiałych przypuszczeniach nie mógłby się dopuścić takiego aktu. To, co on może zrobić, to tak naprawdę abdykować po tym, co jego podpis uruchomił, powiedział. Tak. Rzepliński stwierdził, że Andrzej Duda, bo tak dokładnie się zwracał, dostał na talerzu świetną okazję, by pokazać swoją siłę, niezależność, umiejętność patrzenia do przodu, oceny skutków, której nie wykorzystał. Niestety dla mnie nie jest już prezydentem Rzeczypospolitej. On abdykował z tego urzędu. Powinien napisać projekt ustawy z jednozdaniową treścią. Uchyla się ustawę o Komisji Nadzwyczajnej i wysłał się do marszałka Sejmu. To zostało zrobione i co przyklepał pan Andrzej Duda, to było naplucie w twarz naszej dwudziestowiecznej historii. Zdaniem Rzeplińskiego Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów z natury rzeczy jest bolszewicka. Byli przekonani, że jak uruchomią taką komisję, na 100% zagwarantują sobie, że twardy elektorat tej partii, jak jeden mąż będzie głosować, to praktycznie zapewniałoby, gwarantowało wygrane wybory. Stąd rzucili opinii publicznej twór, który miał zaspokajać tkwiące w każdym jakieś urazy, potrzeby i tak dalej. No, polecam Państwu rzeczywiście ten wywiad z panem profesorem Rzeplińskim. Tam no nie pozostawił suchej nitki na prezydencie Dudzie i napisie. Naprawdę tak. Nazwał tą komisję czerezwyczajką. Dokładnie. Czyli czerezwyczajka, czyli na nawiązanie do takiej komisji do spraw nadzwyczajnej, czyli właśnie czerezwyczajnej, do walki z sabotażem i dywersją, to była komisja, którą uruchomił Lenin z Dzierżyńskim, która wykończyła ileś tam milionów Rosjan w czasie i obywateli poddanych, zależy jak liczyć, czy to był już carat, czy to już była republika. W latach 1917, początkach lat 20. w Rosji bolszewickiej, czerwonej. W każdym razie ta słynna czeka po prostu wsławiała się tym, że przychodziła w jakieś miejsce i rozstrzeliwała wszystkich, bo to było najprostsze rozwiązanie problemów. No, nie ma człowieka, nie ma problemu. I tak to mniej więcej rozwiązywali. Znaczy, ta ustawa, ja powiem szczerze, najbardziej mnie śmieszy, jak huknął profesor Antoni Dudek, ponieważ ja pracowałem z Antonim w tygodniku Wprost, więc to jest taki człowiek, który naprawdę bardzo mocno oszczędza słowa i zastawia sobie właśnie na takie okazje, więc on do tej pory bardzo był sceptyczny do określeń tych rządów Kaczyńskiego jako końca demokracji, początku dyktatury, a tutaj już od razu powiedział, że dla niego jest to przekroczenie czerwonej linii, że on jest tym oburzony.
No ja powiem tylko tyle, że jak my możemy powiedzieć, a nie mówiliśmy, to znaczy do mnie późno dotarło, drodzy Państwo. Do mnie to dotarło gdzieś na początku 2018 roku, co oni chcą robić. Natomiast jak już dotarło do mnie, to już jest jasne, że oni będą szli na dyktaturę, na Berezę Kartuską. My to już, drodzy Państwo, z takim jeszcze jednym kolegą, który pracuje dla co i rusz jakichś najbogatszych ludzi, to już się śmiejemy, że powinniśmy już trenować takie, drodzy Państwo, pajacyki, tak jak to się... Tak, bo tam rzeczywiście ktoś z tej biernacki wydał instrukcję, do Berezy, jak zatraktować. Tak, tak, do Berezy Kartuskiej, że tam się będziemy po prostu robić takie pajacyki ku czci Jarosława. Tam no, będą... Wiesz, wylewać gówno, no to trzeba umieć rzeczywiście. Prezydenta, no będą pewnie z rana... Premiera będą... Witosa tak upodlono, tak, tak. Ale tak, słuchaj, tak. Z rana pewnie będą czytać książkę Sławomira Cenckiewicza poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Trzeba pewnie będzie się tego uczyć na pamięć. To będą takie obozy reedukacji. Potem będziesz odpytywany z żywota Jadwigi Kaczyńskiej. Ja myślę, że oni dadzą drugą szansę, to znaczy prymus... Nas lepiej, Janku, nie pytać, bo my naprawdę wiemy, popracowaliśmy nad tym i wiemy, jak to wygląda, to może lepiej nas nie pytać. Ale to wiesz, mówimy następcy Kostka Biernackiego, żeby zostawił tę część, bo będziemy edukować, my nie możemy edukować. To jest bardzo źle. To jest... Ale teraz, drodzy Państwo, no oni naprawdę zamierzają wprowadzić dyktaturę. My tutaj sobie robimy żarty. Takim Jarkiem? Znaczy to, że oni... To, że oni będą, że to wzbudza śmiech. No bo wyobraźcie sobie, spójrzcie po prostu na Wąsika i na Kamińskiego. No przepraszam, to jest to gestapo PiSu. No oni by chcieli, tylko że gestapo to się człowiek bał. No, a oni, no to jest po prostu no, koleś, który sobie montuje stanowisko odsłuchowe w swoim gabinecie i słucha na słuchawkach na bieżąco, co tam się dzieje u figurantów i robi to w ilości ponad 6000 razy. I interesuje go naprawdę wąski wycinek życia człowieka, naprawdę wąski. Naprawdę nie jest tak bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o ten zakres, który powinien go interesować. O to, jego co innego to interesuje. To są, że kolesie, którzy mają wprowadzać dyktaturę, są delikatnie mówiąc, są lekko stuknięci, którzy tego. I to nie w takim stopniu jak Hoover, że się przebierają za dziewczyny. Nie, nie, tutaj Janku, zaraz. No nie możesz tak deprecjonować ja Wąsika. Ja nie mówię, że nie. Ja tylko mówię, ale że... dlaczego się miał nie przebierać? No nie, ja nie mówię, że nie. Ja tylko mówię, że... Ja nie mówię, że nie. Tylko chodzi o to, że Hoover to się przebierał w te sukienki, lubił chłopaków, ale generalnie to poza tym był fachowiec. A u nich jest, drodzy Państwo, brakuje czynnika fachowości. I to Polska, to jest tak. To powoduje, że całość jest naprawdę śmieszna. No i na to wszystko wchodzi. Też zobaczcie Państwo, jak oni się wszyscy kochają. Teraz Trybunał Konstytucyjny ogłosił dzisiaj, że pan Andrzej Duda miał wyłączne prawo ułaskawić panów i nikomu nic do tego. Natomiast zobaczcie Państwo, jest rok 2023. Sprawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego 5 lat temu pan Marek Kuchciński, ówczesny marszałek Sejmu. 5 lat trzymali ich sobie na widelcu po to, żeby Jarosław Kaczyński po prostu mógł tak patrzeć. Macie chłopaki problem, ale dobrze, że ja tu jestem i pilnuję, bo choroba by was nie ułaskawili jeszcze. Ale ja to pilnuję. Więc drodzy Państwo, oni sobie siedzieli i trzymali. Oczywiście to ten... Zobaczymy, co zrobi Sąd Najwyższy teraz. Bo wcale nie może się, bo może się okazać, że Sąd Najwyższy powie, że fajnie, że się pani Julia Przyłębska wypowiedziała, tylko że przecież to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Spotkanie takie. To spotkanie, drodzy Państwo, wymiana przepisów kulinarnych, najprościej. Porozmawiali sobie Państwo, wymienili poglądy. Ja słyszałem, że pan profesor Muszyński, notabene wielki przeciwnik pani profesor Julii, tego też nieźle gotuje, drodzy Państwo. I ja mam wrażenie, że to była po prostu taka wymiana osób, takie kółko kulinarne, które prowadzi pani Przyłębska. I oni tam się spotkali, wymienili się przepisami i takie to ma znaczenie. Prawda jest taka, że od czasu pana profesora Rzeplińskiego, który przestał być prezesem pod koniec 2016 roku, to już Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Julia Przyłębska po tym, jak została prezesem Trybunału, dopuściła do orzekania ludzi, którzy nie są prezesami, nie są członkami, nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i wszystko, i koniec.
Drodzy Państwo, to jest tak, jak gdybyśmy my zostali tymi członkami Trybunału Konstytucyjnego, tak nagle, tak z niczego, i nagle zaczynamy orzekać z panami, i nagle to się dzieje, że ktoś mówi, że to jest jakieś ciało konstytucyjne, chociaż nie wiadomo specjalnie, jak tam się znaleźliśmy. To już tak naprawdę to, co się działo od momentu. Niedobrze moglibyśmy, Janek, teraz leczyć i wykonywać operacje chirurgiczne, naprawdę. Chyba No, tak. powiem szczerze, nie wiem, czy nie bylibyśmy skuteczniejsi niż, drodzy Państwo, część tych prawników, którzy tam siedzą od pani Julii Przyłębskiej, bo no to, co oni tam odwalają, to im się nawet już nie chce, to oni po prostu biorą te 20 kilka tysięcy miesięcznie. To jest naprawdę fajna robota. Oni myślą jeszcze, że będą mieli emerytury takie sute, bo to jest tak, że potem te sędziowie Trybunału Konstytucyjnego dostają naprawdę gigantyczne emerytury, bo chodziło o to, żeby nie można było ich w jakiś żaden sposób naciskać, żeby oni byli po prostu ludźmi, którzy dbają o swój pomnik. Taki pomnik legislatury prawnej. No, mamy to, co mamy. Natomiast wróćmy do Andrzeja Dudy, bo ja mam wrażenie, Tomku, że to jest początek dopiero kanos pana A prezydenta. kto to nie jest koniec. Ja spodziewam się, że pan prezydent Duda, tak jak kiedyś zrobił tą voltę, odchodząc od Unii Wolności, to w tej chwili jednak już zrozumie i jakoś spektakularnie odejdzie od PiS-u. Ale drodzy Państwo, Jesteśmy już niedługo. chcielibyśmy Jesteśmy już zauważyć, niedługo. że chcielibyśmy, drodzy Państwo, zauważyć, że Unia Wolności nie zauważyła pojawienia się Andrzeja Dudy w jej szeregach, nie zauważyła odejścia Wyjścia. Andrzeja. To była tak wielka pozycja Andrzeja Dudy w szeregach Unii Wolności, że po prostu pozostawał tam niezauważony i niezidentyfikowany. Zresztą można powiedzieć, że brak identyfikacji, iż Andrzej Duda wstąpił do partii, wystąpił, był jednym z przyczyn upadku Unii Wolności i następnie No po życia prostu Unii się Unia dopadło. nie potrafiła się zorientować, jaką miała perłę w Tak. swoich szeregach. To jest, drodzy Państwo, to się musiało tak po prostu skończyć. Albo rzuciła tę perłę przez wieprze. Szanowni Państwo, Andrzej Duda. Piątek, teraz przez weekend, po złożeniu tego, będzie dzwonił do Amerykanów i zobaczcie, zobaczcie, ja złożyłem poprawkę, a tam znowu nie będą odpowiadać, tam nikt nie będzie odbierał, tam będzie na zasadzie, ale przepraszamy, ale czy pan się na pewno dodzwonił pan we właściwe miejsce? I on, ja myślę, że on jeszcze coś wymyśli do końca przyszłego tygodnia, bo No teraz poprosi prezydenta Żeleńskiego, żeby tam jakoś lobbował. Prezydent Żeleński no nie bardzo chce już chyba, tak. No, lubi się z Dudą, ale wie, że Duda ma problem. I tylko tyle. I co zrobi? No powie, jakby coś się działo, to przyjeżdżaj do mnie, to cię przechowam. I tyle, tak. Powiem, szanowni Bo Państwo. Kamiński to do Mołdawii chce pojechać. To Tak, Kamiński właśnie, do Mołdawii. to też jest fajna informacja, szanowni Państwo, trochę nie z tej bajki o tym, że pan Mariusz Kamiński, wysyłając broń do Mołdawii, liczy na to, żeby sobie zachować, dostać tam jakieś miejsce, prawo, nie wiem, postoju, po tym, jak będzie trzeba po prostu wyjeżdżać. Jankę taką, tak? Powiem Jeszcze Państwu, jak dla samolotu. Nie. powiedzmy I od sobie. razu do rękawa będzie zabrany, Janku, naprawdę. On będzie od razu zabrany do rękawa. No właśnie, to tak. Ale wróćmy do Andrzeja Dudy. Andrzej Duda ma gigantyczny problem. Ta ustawa, którą teraz naprawcza, którą przedstawił, tak jak wspomnieliśmy, to jest leczenie syfilisu pudrem. To Tak. nie zmienia w ogóle całości rzeczy. Całość jest taka, że oni po pierwsze mogą brać materiały operacyjne. To bardzo się Amerykanom nie podoba. Dlatego, że uderzając w poszczególnych agentów, materiały operacyjne polegają na tym, że w dużej części mogą dekonspirować aktywa, czyli ludzi związanych ze służbami. I uderzenie w konkretnych ludzi, którzy mają jakąś tam sobie historię, biografię, jest bardzo niebezpieczne, bo może dekonspirować ludzi, którzy pracowali dla Amerykanów. I tutaj, drodzy Państwo, Amerykanie, z tego co wiemy, przekazali im, że jak zostaną potraktowani tak, jak były też potraktowane aktywa polskich służb w słynnym raporcie Macierewicza, to że będą konsekwencje wyciągnięte. I to też nie było sprecyzowane, drodzy Państwo, co to mają być te konsekwencje. I tam panom pracuje jakaś głowa i wyobraźnia. Nie wiem, Tomku, ja.
Mnie się wydaje, że jesteśmy dopiero na etapie początkowym poprawiania tej ustawy. Ja mam wrażenie, że pan Andrzej Duda zaraz wniesie w przyszłym tygodniu kolejną poprawkę. W tej ustawie przecież, według tej ustawy, w tej komisji mogą zasiadać w zasadzie wszyscy. No, ja uważam, że tam świetne miejsce jest dla posła Ronalda Krasulskiego. No, idealne jest, no, akurat, jeżeli chodzi o wykształcenie, jeżeli chodzi o kompetencje, to bardzo proszę, no, drugi może być poseł Baszko. Także jest. Rzeczywiście tam są fachowcy od służb specjalnych, od wszystkiego fachowcy. No, poseł Krasulski był przecież w wojsku i nawet potrafił zorganizować beczkę spirytusu. Także no, dwudziestolitrową. tak, 20-litrową. No, no, brawo, nie, naprawdę. Tutaj już nie ma wymogu Tak, ale wykształcenia, nie ma wymogu. chcielibyśmy tylko powiedzieć, że dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, poseł Krasulski to jest taki facet, który ma taką fuchę. Łupieżowy. Tak, Łupieżowy. łupieżowy przy tego. My nie żartujemy, to znaczy jak Jarosław Kaczyński siedzi, to on staje. Siedział gdzieś, jeszcze siedział na początku, bo teraz on już jest ewakuacyjnie siedzi. Dobrze, ale jak siedzi, to łupieżowy, czyli pan Krasulski, podchodzi do niego i mu się strząsa łupież po Siedzi prostu. nad nim siedzi, z tyłu nad nim siedzi, tak robi. Nawet No, się. ale ma świetne kwalifikacje, dlatego że kilka lat temu on w ogóle miał też taką ksywę przy tym, mówiono o nim gaciowy, ponieważ jak służył w wojsku, odpowiadał za dostęp do leków i spirytusu. I on miał problem, bo został oskarżony o defraudację 20-litrowej beczki spirytusu. I to ujrzało światło dzienne. W każdym razie ta historia się ciągnie za panem posłem, więc tutaj teraz tłumaczę żarcik Tomka, dlaczego tam pan poseł. W ogóle, żeby było śmiesznie, to członkowie tej komisji nie muszą mieć żadnych wymogów, nie muszą spełniać odnośnie wykształcenia. To oczywiście wiadomo, że to jest słuszna koncepcja, ponieważ wykształcenie tylko i wyłącznie przeszkadza. No weźmy na przykład pana Andrzeja Dudę, no ma magisterkę z prawa, ma doktorat. I co? Czy prawo go ogranicza jakoś? No, wiecie państwo, ale nie każdy ma taką silną wolę. Nie każdy jest takim człowiekiem jak Andrzej Duda, który jest twardym człowiekiem, bo to jest. Państwo musicie wpisać sobie twardy Andrzej Duda wywiad, bo to trzeba, drodzy państwo, usłyszeć. To są takie rzeczy, które raz usłyszane nie dają o sobie zapomnieć. Andrzej Duda, ja w ogóle nie wiem, Tomku, na co on liczy. To jest jakby takie, nie wiem, na co on się mu wydaje, no bo że Amerykanie nagle zobaczą, no nie, no w sumie, no to chce dobrze, bo teraz już... Nie, no już, Janku, no wytłumaczył i pan minister Rau, i jeszcze inni, i prezydent Duda, że Amerykanie nie znają polskiego i po prostu ktoś im źle wytłumaczył, co jest w tej ustawie. No, pan prezydent potrafi też się pomylił, Dick is French, czy French is Dick, też potrafi powiedzieć. I dlatego, no po prostu Amerykanie już teraz będą wiedzieli, że już Panowie, na pewno jest dobrze, że nic tam... posłuchajcie panowie, bo to jest mocne. Nie chciałbym być odebrany jako jakiś taki facet, który za bardzo filozofuje, tak? Ale powiem panu tak. To też jest sprawdzian, czy ktoś może być prezydentem, czy nie. Rozumie pan, o co mi chodzi? A ty po prostu, jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie może pan pozwolić na to, że się rozbije. Sytuacja złata, bo to dla ciebie tylko osobiście. No nie, to są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie. Nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był. Jeżeli nie potrafisz się od tego odciąć i dalej kontynuować swojego zadania, bo tylko to jest ważne, tak? To nie jest istotne, ile cię to potem kosztuje i co ty potem przeżywasz, kiedy już jesteś po
wykonywaniu swoich zadań. Tak? Wieczorem, nie wiem, kiedy masz zasnąć i leżysz w łóżku, tak? I wraca ci cały dzień. To nie ma żadnego znaczenia. Nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie obchodzi i nie powinno obchodzić. Ważne jest to, jak jesteś tu i teraz, w tym momencie, kiedy ty musisz prowadzić sprawy państwowe, bo to jest twoje zadanie, to jest twoje oczekiwanie. Ludzie nie dla zabawy powierzyli ci urząd do wykonywania, tylko po to, żebyś go realizował. Mieli do ciebie zaufanie, powiedzieli, to jest facet, który da radę, tak? I to są także i próby. Więc to w jakimś sensie była próba. To bardzo filozofuje, tak? To w jakimś sensie była próba, drodzy państwo. Bryłka, Janek, naprawdę gratuluję ci. Ja tylko mogę państwu powiedzieć jedną rzecz. To nagranie nie było montowane, a Jakub Żulczyk, jak widzicie państwo, nie doszacował. To jest ten uniewinniony. Nie uniewinniony. Szkodowanie powinien dostać jeszcze, nie tylko uniewinniony. Nie uniewinniony. To było warunkowo umorzone. Za znikomą szkodliwość społeczną czynu. Z tym ja się zgodzę, drodzy państwo. Natomiast jeszcze raz, człowiek, który wygłosił taki statement o tym, że bycie prezydentem właśnie wymaga bycia twardym, bo sami państwo widzieliście, bo nie ma to tamto. Ludzie mu nie powierzyli tej funkcji, żeby on miał tutaj jakieś wątpliwości, szczególnie po wszystkim. Bardzo jeszcze mi się podobało z fraza, że potem trzeba będzie kontynuować dalej. Ja, drodzy państwo, zawsze ceniłem takich ludzi, co to kontynuują dalej, cofają się do tyłu. To jest mniej więcej tego samego typu język polski. Ale wracając do Andrzeja Dudy, no to Andrzej Duda właśnie pokazał, że nie potrafi być twardy. To znaczy wszedł w rolę człowieka, który podpisał ustawę, najbardziej haniebną ustawę. To jest tak, jak mówi profesor Rzepliński, która, biorąc pod uwagę doświadczenia Polski z totalitaryzmami w XX wieku, z totalitaryzmem hitlerowskim, z totalitaryzmem sowieckim, podpisanie ustawy, która jest po prostu kpiną z prawa, która tworzy komisję, która ma likwidować opozycję. Szanowni państwo, ta komisja może wezwać każdego lekarza, każdego dziennikarza, każdego polityka i zadawać mu pytania. Adwokata. Też adwokata, na przykład może na przykład wezwać nas i powiedzieć, że domagają się udzielenia odpowiedzi, kto nam przekazał informacje odnośnie operacji Wołga, w której okazało się, że Rosjanie zinfiltrowali polskie delegatury w polskich służbach, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i następnie te odkrycie zostało zatuszowane przez Mariusza Kamińskiego i przez jego człowieka, przez Piotra Pogonowskiego, przez szefa ABW. Dlaczego doszło do takiej historii? To myśmy zadali pytanie w naszej książce. Polecamy. Drodzy państwo, do nabycia jest na stronie capitalbook.com.pl. Pytanie takie, dlaczego, jest bardzo zasadne, bo do tej wpadki doszło zarządów Platformy Obywatelskiej i w teorii PiS powinien dążyć do wyjaśnienia, pokazania tego, zobaczcie, oni wpadli, a my to nagłaśniamy, my uruchamiamy procedurę. Tymczasem właśnie zarządów PiS podjęto decyzję, żeby to zakopać jak najgłębiej. Dlaczego? Dlaczego Mariusz Kamiński nie chce ścigania rosyjskich wpływów w Polsce? Co więcej, zlikwidowano w Polsce delegatury, zmniejszono liczbę delegatur właśnie w tych kluczowych miejscach, co powoduje sytuację obecnie, że funkcjonariusze, którzy tam pracują, muszą bezpośrednio raportować do centrali i bezpośrednio prosić o zgody na konkretne działanie. To z kolei po pierwsze jest powalnia, ale po drugie jest zrobione po to, aby Wąsik z Kamińskim mieli pełną kontrolę nad tym, kogo łapie kontrwywiad w kluczowych delegaturach. Po co im tego typu uprawnienie? Dlaczego odebrali uprawnienia do samodzielnego prowadzenia, rozpoczynania działań szeregu kluczowym delegaturom? To są oczywiście kwestie, których żadna komisja zarządów PiS-u nie wyjaśni. Nie wyjaśni również związków Marka Falenty, jaki związek był pomiędzy na przykład słynnym Anatolijem Wasinem,
sowieckim oficerem sowieckiego KGB, który chodził na randki z Jarosławem Kaczyńskim. To nie jest żart. Panowie się spotykali. Ktoś powie, że randka jest złośliwością. No jeżeli spotyka się dwóch mężczyzn w wieku słusznym, koło 40, i spotykają się prywatnie i prywatnie w domach na przełomie lat 80., no to powiem szczerze, no, jeden z nich jest politykiem, drugi z nich jest oficerem KGB. To jak, ja powiem szczerze, no to o czym oni rozmawiają? Dlaczego się spotka z nim Jarosław Kaczyński po domach? Ja, drodzy Państwo, stoję na stanowisku razem z Tomkiem, używamy tego złośliwego określenia w naszej książce, że to były randki. Jak pan Jarosław Kaczyński inaczej uważa, to czekamy, będzie miał okazję. Drodzy Państwo, zbliżają się do niego pytania. Oczywiście nie spodziewamy się, żeby nam zajął jakiekolwiek stanowisko poza tym, że strzeźniemy w ogniu piekielnym mąk i tym podobnych rzeczy. Tomku, co teraz? Mamy przestraszonego Andrzeja Dudę, przerażonego Andrzeja Dudę, który jakoś chyba nie do końca miał wrażenie. Szanowni Państwo, słyszeliście taką historię teraz, która była właśnie na topie, kiedy sędzia Szymon Marciniak, który wziął udział w programie Everest Mencena, o mały włos nie zrujnował własnej kariery, ponieważ doniesiono na niego, że pojawia się na jednej imprezie z facetem, który głosi hasła nie dla Żydów, nie dla homoseksualistów, nie dla Unii Europejskiej. No i pan Marciniak, drodzy Państwo, napisał, opowiem szczerze, ja siedziałem, drodzy Państwo, trochę w latach 50. i 40. i aż mi się łezka wokół zakręciła. Samokrytyka po prostu piękna. Szanowni Państwo, pan Marciniak po prostu wyszedł z siebie, stanął obok siebie i sam się schlastał po prostu. Ale oberwało się właśnie Mencenowi, który to zrobił. I tak mam wrażenie, Tomku, czy możemy liczyć na samokrytykę Andrzeja Dudy w stylu sędziego Marciniaka, że... Ja sądzę, że pójdzie dalej jeszcze. Że nie, że on pójdzie powie, dalej. Że on nie wiedział, do czego go namówił. Tak, to pójdzie dalej jeszcze. Pan prezydent pójdzie dalej. Pan prezydent po prostu... będzie musiał zwalczać tych, którzy go w ten sposób prowadzili, najlepszego naszego prezydenta, w taką złą sytuację. To tak być nie może w ogóle. Pan prezydent przecież pokazuje, że jest asertywny i on się nie boi jakichś tam głupot różnych, które mu dadzą. No, Janku, no ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę, Janek, ja nie słyszałem tej wypowiedzi. Gdzie to żeś to wygrzebał? Ja w ogóle nie, to jest wywiad żeś mi wcześniej tego nie pokazał, bo ja też się lubię pośmiać. Ja dopiero teraz. To jest wywiad. My się ci są takie słowa w tym momencie i ja po prostu nie, wybuchnę zaraz, no nie mogę. Nie, i nie mogę, a chcę powiedzieć, no wiecie Państwo, co to jest. No, ja nie wiem, powiem Państwu tak. I tutaj z jednym się mylimy. Naprawdę się mylimy, Szanowni Państwo. Prezydent Duda jest niezwykle twardym człowiekiem. Nie jest miękkim, jest niezwykle twardym człowiekiem. Janek, ani ty, ani ja, nikt by mnie do takiej wolty nie przekonał, żebym poszedł do milionów ludzi, robił z siebie to, tego człowieka, jakiegoś siebie pan prezydent zrobił. No nikt. Trzeba mieć stalową odwagę, żeby wyjść i milionom ludzi, tak jakby żywe ryby jadł, opowiadał, że on już teraz zmienił po tygodniu zdanie. Wielka odwaga. Nie, ja bym, ja nie po wiem, może bym dniach, się łeb strzelił. Po czterech nie, dniach. Ja nie. Ja Tomku, na razie to co teraz zaproponował... Brawo, panie prezydencie, brawo. Brawo. To, co teraz zaproponował, to jest nic. Tak naprawdę to jest początek, Janku. To jest, on tak po prostu wybiegł teraz przed szereg, natomiast no, ja myślę, że on nadal nikt nie będzie chciał od niego telefonów odbierać. Nie, no może teraz już Giermka w sekretarzie stanu tam powie, no żeby się dowiadywał. Będzie różny termin. Szanowni Państwo, Andrzej Duda, jak to było, obrudził zbroję, tak? No ubrudził. No. Nie, nową zbroję po prostu. W każdym razie... Inny kolor długopisu, jeszcze nie różowy. Ja się nie zdziwię, jak pan prezydent teraz ma niebieski długopis, ale w ogóle będzie miał różowy długopis. I gwiazdę zawiesi. Żeby zademonstrować, że jest bardzo... Tak. Że jest bardzo okej. Że jest bardzo...
jest bardzo twardy. Nawrócą. Bardzo twardy, że ta twardość jest po prostu taka, że... Bo pamiętajcie, drodzy Państwo, jeżeli chcesz być prezydentem, to po prostu musisz być twardy. I... No wiesz, to tak wieczorem, jak cię najdzie i cały czas masz tą retrospekcję, co było w ciągu dnia, no to musisz sobie z tym poradzić. No to wtedy wchodzisz na Seba Stradosera albo Ruchadło Leśne i ci przejdzie. I ci po prostu przejdzie. Ja rozumiem. Teraz to już wszystko zrozumiałem. Przełomowy Szanowni ten piosenek, Państwo, naprawdę. Gratuluję ci. Mamy początek. Tomek obstawia, że to dopiero początek drogi Andrzeja Dudy Po do. marszu nabierze to, szanowni państwo, po marszu 4 czerwca nabierze ta Ty sytuacja i sugeruje, że będziemy rozpędzi. ty sugeruje, że będziemy maszerowali w niedzielę razem z Andrzejem Dudą. No, Ale to już nie jest żart. Rzeczywiście, nie, brawo panie mecenasie, mówię do pana mecenasa Giertycha, świetny pomysł, rzeczywiście. A nóż, lider. Powiem, drodzy Państwo, tak, jeszcze parę dni to może by się udało, ale do niedzieli pewnie nie zdążę. Szanowni Państwo, Andrzej Duda przerażony własną odwagą z poniedziałku, zobaczymy do czego dojdzie. Na razie zaproponował, tak naprawdę nie zaproponował nic, po prostu stara się wyjść z tego z jakąś twarzą. Ale to, drodzy Państwo, no, podpisanie ustawy, która demontuje w Polsce demokrację i nagle stwierdzenie, że no to może my tam zmienimy kolor zasłonek w tym pokoju, bo do tego się sprowadza, że w tym pokoju przesłuchań to teraz już nie będziemy świecić światłem w oczy i zrobimy żaluzję, tak? A reszta może zostać. No, tak to mniej więcej sobie wygląda, te zmiany, które proponuje Andrzej Duda. Powiem Państwu w ten sposób. Zobaczymy, jak będzie traktowany na forum międzynarodowym, ale mam wrażenie, że pan Andrzej Duda, właśnie do niego dotarło, że on może już do końca tego roku już nie być lokatorem Pałacu Prezydenckiego, czego sobie i Państwu serdecznie życzymy. A ja polecę na koniec Państwu Historię Ekspert. To jest magazyn, którego jesteśmy wydawcą. Ostatnia twierdza Hitlera. Wrocław, drodzy Państwo, Wrocław poddaje się zawsze ostatni, poddał się po Berlinie. Jest też tutaj artykuł o Aleksandrze Sycowskim, księgowym Al Capone, który go zdradził, potem przeszedł operację plastyczną i się schował. Jest też uwaga o tym, jak trochę lifestyle'owo, jak broda zmieniła losy świata. Ale też bardzo polecam tekst redaktora naczelnego Aleksandra Pińskiego, mojego brata, jak zniszczono Ku Klux Klan, jak się finansowo wykończono Ku Klux Klan. To informacja dla Wąsika Kamińskiego i Jarosława Kaczyńskiego. My ten artykuł traktujemy tak jakoś inspiracyjnie, jeżeli chodzi o losy PiS-u po zmianie władzy. To myślę, że powinniśmy. Jeżeli chodzi o Wąsika i przyjaciół, to wiesz, Ku Klux Klan miał te słynne białe stroje, te takie czapy takie wysokie, prawda, takie w kształcie stożka. Natomiast Wąsika najbliżsi, bardzo bliscy znajomi to raczej preferują rajstopy na głowę i napad na pocztę. To jest taki Ku Klux Klan. To jest. Jaki Hoover? Taki Ku Klux Klan. Taki Ku Klux Klan. Tak, drodzy Państwo. I tej wersji się będziemy trzymać. Oprócz tego w tym numerze mamy też bardzo ciekawy tekst o zdumiewającej rodzinie Lenina. Informacje o krewnych i przodkach władza rewolucji były utajnione. No i zapraszamy też na portal wieści24.pl, który specjalnie dla Państwa prowadzimy. Na tym portalu jest lista ponad 1000 afer, drodzy Państwo, 1000 afer pisowskich od 2015 roku. Ja coś do Wąsika jeszcze, Janku. Posłuchaj, naprawdę, wiesz, kompromitacja ma swoje jakieś granice, chociaż w twoim przypadku to chyba nie. Słuchaj, idę do Janka i oczywiście u Janka dałeś tą swoją rewelacyjną ekipę różnych panów, którzy będą mu tam zakładać jakieś rzeczy po drodze, żebyś pokazywał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Janek nawet się nie ruszy. I będziesz to robił już, no... W majątku zarządcy bloku, delikatnie mówiąc, wokół tam na osiedlu. Już ja już ci więcej szczegółów nie powiem. A koło mnie wyszedł dzisiaj taki pan, ja państwu opiszę. Wyszedł taki pan,
Pomijam to, że ja dziwię się ludziom, którzy mają rozwiązane buty i takie długie sznurówki mu się ciągnęły, ale to już pomijam, że on miał takie długie sznurówki. Ale taki pan wyszedł z taką sztycą i do niej miał przyczepione coś w rodzaju telefonu komórkowego. To jest takie urządzenie sprawdzające, czy ja mam jeszcze inne telefony, czy nie. I pan udawał, że sprawdza w tamtym miejscu, gdzie rzeczywiście no nie za bardzo było to sprawdzać, czy ktoś tam nie kradnie prądu. No, ja już nie będę opisywał Państwu zachowania tego pana, jak to wyglądało, jak wokół mnie biega facet z taką długą sztycą i do tej sztycy ma przyczepione coś w rodzaju telefonu komórkowego. Ja myślę, że to jest jakiś szaman indiański, czy to może jakiś inny dziwny człowiek. No, wąsik, zmień ich naprawdę. No, naprawdę są urządzenia, masz tutaj różne możliwości, żeby sprawdzić, czy ja mam inny telefon przy sobie i on akurat działa. No wiadomo, że dwóch na raz nie podłączę. No, proszę, no, weź się naprawdę o panu. To temu panu powiedz rzeczywiście z tego czerwonego samochodu japońskiego, że do szkoły z powrotem. Z powrotem do szkoły. I tylko tyle. Szanowni Państwo, do zobaczenia.